konkursie z okazji Święta Ziemniaka, który już odbywa się po raz drugi w naszej szkole. Inauguracja była w ubiegłym roku szkolnej, to z inicjatywy pedagoga pana Jacka Hołuszkiewicza przy wsparciu nauczycieli przedmiotów gastronomicznych pani Barbary Chlast oraz pana Piotra Szynbeckiego i co ważne, dzięki aktywności uczniów w zawodzie kucharz oraz w zawodzie cukierni. Także cieszymy się, że nadesłaliście, czy przywieźliście te swoje prace. Co prawda było zgłoszeń około 20, ale jak to w życiu bywa, droga jest daleka do szkoły, czasami gdzieś te, być może potrawy nieco się zdewaluowały. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i pomysłodawcy, jak również uczestnikom tego naszego konkursu. Sądzę, że wejdzie już program naszej szkoły na lata. Jest to ciekawa inicjatywa, która wspólnie z uczniami została podjęta w ubiegłym roku i cieszę się, że szukacie nowych rozwiązań. Takimi rozwiązaniami, w których uczestniczą aktywnie uczniowie w projektach, jest m.in. niedawno odbyty konkurs pod kartuzami, gdzie uczniowie w zawodzie kucharz zajęli 4. miejsce w wykonaniu dań kaszubskich. I jednocześnie już teraz zapraszamy wszystkich uczniów w zawodzie kucharz na festyn chyba dań z Indyka, który odbędzie się pod Toruniem 10 listopada i tam po raz drugi też będziemy już uczestniczyć. Czyli nasze życie w naszej szkoły nie składa się tylko z siedzenia przy ławkach, tak? I czegoś tam jeszcze, ale również z takiego aktywnego uczestniczenia w życiu takim marketingowym, w życiu powiedzmy pozaszkolnym, gdzie macie okazję zdobywać swoje doświadczenie, wiedzę, powiedzmy poprawiać w zakresie tej swojej specjalności. Także oddaję głos komisji, której przewodniczy pan Piotr Szymelski, pan Jarek, pan Puszkowski, pan Rafał Puszkowski, pan Jacek Hałuszkiewicz, pan Maciej Zękiel i pan Józef Boni. Także zapraszam do realizowania, dokonania oceny prac. A o godzinie 10.30 rozpocznie się albo po kwadransem opóźnienia degustacja potraw. Nie tylko te, które tu są, bo to byśmy pewnie za dużo nie zdegustowali, ale potraw, które zostaną za chwileczkę przywiezione, a też wykonane przez naszych uczniów. Gdzie będą dominowały? No pewnie frytki, tak? I nie tylko. Zupa ziemniacza, polskie ziemniacza. To może następna ciepła potrawa, tak? Prosimy tutaj. O, to już pan miałeś przygotowane już. O, proszę, tak? To jest żółta tak zwana, no, w mojej młodości mącina zapiekanka ziemniaczana z włoską cebulą i sosem ochrzanowym. Co przygotowałeś? Pizzę z ziemniaków. Taki jest przepis na to. Tak. Ziemniaki gotujemy w skórce. Czekamy aż odstygną. Przeklejamy na pół. Smarujemy masłem, żeby były miękkie. Kładziemy pastę z salami, sal mozzarella i zioła i sól. No i do piekarnika. Jaka temperatura? 180 stopni. Jak długo? No właśnie do czasu, aż się on zarumieje. Zrobi się takie złociste. O smaku! Co to jest, dziewczyny? Ciszka. Ciszka? Ciszka. Ciszka kaszubska. Pizza ziemniaków. Moi drodzy, dobrnęliśmy do końca konkursu z okazji Święta Ziemniaka w naszej szkole. Jeszcze raz serdecznie dziękuję uczestnikom tego konkursu, a także składam w imieniu komisji i swoje serdeczne podziękowanie dla pana Rafała Puszkowskiego, za szczycił swoją obecnością w komisji oceniającej. Wejdę, jak to bywa w zmaganiach, są dyplomy, uchwały, nagrody, zdjęcia.
są media i oczywiście jest poczęstunek. Czyli wszystkie, że tak powiem, elementy spełniliśmy, aby przedsięwzięcie było wysoko ocenione i się udało. Więc, szanowni państwo, szanowni uczestnicy, dyplom dla Damiana Matyja za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najlepszą potrawę ze ziemniaka. Serdecznie gratuluję. Pan Jacek też chciał upamiętnić. Proszę bardzo. Kieszeń. Nie, o, nie z branży kulinarnej, ale na pewno doskonałej techniki. Proszę zaraz mogę sobie stać tak i pozostań z nami. Dla Mariki Zielińskiej za zajęcie drugiego miejsca. Marika, serdecznie gratuluję. Suwenir. Dla Dali Pestka za zajęcie trzeciego miejsca. Dla Kingi Łazik za zajęcie trzeciego miejsca. Tak wyrazem, tak? Wyrywaliście, to gratuluję. I moi drodzy, są dwa wyróżnienia. Poproszę Roberta Wilkusa i Mateusza Megera. Dobra, tak? Gratuluję, dziękuję za udział. Restauracja La Grasso, 20% bonifikatę. Gratuluję Mateuszu, dziękuję za udział. Również 20% bonifikata i coś do poczytania, miesięczne wieczory.